Ja. Ładunek na odcinku 100 metrów został wywrócony. Widać poboczem rowem jechał ze 100 metrów. Strażacy naprawdę robią dobrze swoją robotę. Autor tego nagrania to Radosław K., przedsiębiorca prowadzący pomoc drogową, który ogromny majątek zawdzięcza zbrodni i korupcji. Jest przestępcą nieobliczalnym. Bandyta, który gwałcił, podkładał bomby, a opornych oblewał kwasem, nigdy nie zapłacił za swe zbrodnie. Latami bezwzględnie żerował na ludzkiej krzywdzie. Dziesiątki, setki ludzi było, którzy przyjeżdżali, płakali. Kierowcy nie próbowali wzywać policji? A kto? Po jaką policję? Po co? Jaka policja jego? Ustawiał policyjne przetargi. Skorumpował miejscową drogówkę. Ile dajesz za tira leżącego? No, no a gdzie to jest? Na Kostrzyńskiej. Dawaj, k***a, na moich oczach się b***ał. Na skrzyżowaniu na Kostrzyń. Dobra, na razie. W całej Polsce wygląda tak samo. W każdej jednej komendzie, zakładamy się? Naprzeciwko radiowozu tylko było przekazanie pieniędzy. Policjantom. Dziś nadal współpracuje z policją. Ma pan podstawę ku temu, żeby rzeczywiście budziły się wątpliwości. Natomiast sprawa pod kątem prawnym jest naprawdę czysta. Dla biznesu pomocy drogowej nie ma w Polsce lepszego miejsca niż województwo lubuskie. Trasę szybkiego ruchu S3 codziennie pokonują tysiące tirów, wiozących towary ze Świnoujścia na południe Polski i całego kontynentu. Przecinająca szosę S3 autostrada A2 jest kluczową arterią łączącą wschód z zachodem Europy. Tysiące tirów to dziesiątki awarii, kolizji i wypadków. Prawdziwe Eldorado dla tych, którzy zarabiają na drogowej pomocy. Jednym z bossów w laweciarskim raju jest od lat Radosław K. Dzień dobry. Tomasz Patora, Telewizja TVN. Chcieliśmy z panem, panie Radosławie, porozmawiać o zarządzanej przez pana firmie i o pana bogatej przeszłości. Tak? Pan, co musi pan, to z Radkiem, nie ze mną. Dziękuję, do widzenia. Panie k***. Dziwne zachowanie Radosława K. podczas próby rozmowy nie jest przypadkowe. 50-letni biznesmen jest nie tylko laweciarskim potentatem, ale też wielokrotnie karanym, m.in. za ciężkie zbrodnie, przestępcą. Przestępcą, który sukces w biznesie zawdzięcza korumpowaniu przez lata policjantów. Przestępcą, który nadal współpracuje z polską policją, prowadząc na jej zlecenie policyjny parking. On wygrał przetarg na przechowywanie pojazdów procesowych na policji i w tym momencie musimy niestety wozić te samochody, które są zabrane procesowo, na parking pana. Dlaczego policja wybrała firmę, na której czele stoi zwykły bandyta? By to zrozumieć, trzeba prześledzić długą karierę Radosława K., która zaczęła się w połowie lat 90. Burzliwe i szalone lata 90. to czas rozwoju transportu, ale też bezwzględnej przestępczości i rynkowej, wolnej Amerykanki. Kiedy Radosław K. zrozumiał, że sukces zapewni mu szybka wiadomość o wypadku, uczynił z miejscowych policjantów swoich informatorów. W tym celu wykorzystał wchodzące właśnie na rynek telefony komórkowe. Pierwszy telefon to ruch drogowy miał w samochodzie. To był telefon, nie? To on leżał w schowku cały czas, w radiowozie. Jak się zmieniała ekipa, służba, no to przekazywali następnej ekipie. No, a potem informowali go? Informowali go, oczywiście. No mi praktycznie cały ruch drogowy, nie, w Gorzowie, nie? Policjanci powinni wysyłać tych, którzy mieli umowę w tym czasie, nie? A oni robili wszystko, żeby tylko zabrał to, nie? Dwa lata później kilkunastu policjantów odebrało w firmowym salonie komórki, za które zapłacił Radosław K. Stwierdził, że my jesteśmy dla niego jakoby konkurencją, chociaż my na kolizji sami nigdy nie jeździliśmy. W majową noc 98 roku panią Ewę obudził telefon. Nieznani sprawcy spalili jedną z wartych kilkadziesiąt tysięcy złotych lawet. Na pytanie, czy kogoś podejrzewamy o podpalenie tego samochodu, stwierdziliśmy, że jedynym człowiekiem, który by mógł nam to zrobić, to jest pan k***. Po około niecałym miesiącu czasu mąż wyszedł do samochodu pomocy. Zobaczył przy kole, że stoi jakiś taki przedmiot przypominający
To było coś takiego, jakby wosk wylany był do puszki i bardzo gruby ląd z tego wystawał. No i potem stwierdziliśmy, że pod naszym samochodem osobowym również taki przedmiot stoi. Wezwani na miejsce saperzy stwierdzili, że tajemnicze puszki to groźne i gotowe do detonacji bomby z trotylem. Pół roku później wyjdzie na jaw, że sprawcą wszystkich przestępstw jest Radosław K. Pan jest przestępcą nieobliczalnym. Co to za człowiek? Bardzo niebezpieczny. Jak to się stało, że policja zdobyła dowody przeciwko bezwzględnemu laweciarzowi? Radosław K. zawdzięcza wpadkę swojej cichej pasji, uwodzeniu młodych dziewczyn, które nakłaniał do seksu. Non stop jeździł z dziewczynami w prawo, w lewo, do Gorzowa, do Skwierzyny, gdzieś tam wyjazdy. Co to znaczy z dziewczynami? No, gdzieś zaczepiał dziewczyny, pakował do samochodu i sobie jeździli, nie? Całymi dniami albo całymi nocami, nie? W grudniu 1997 roku gorzowska policja rozpoczęła śledztwo w sprawie porwania z ulicy i wielokrotnego zgwałcenia dwóch uczennic gorzowskiej podstawówki. 15- i 16-latka skazały jako sprawcę Radosława K. Miesiąc po złożeniu zeznań padły ofiarą zemsty. Zamaskowany mężczyzna oblał ich twarze stężonym kwasem. Jedna z nich, oszpecona na całe życie, trafiła do szpitala. Niedługo później do szpitala przywieziono też 20-letniego Dariusza W., który pędząc w nocy Oplem Corsą rozbił się na drzewie. Przyczyną wypadku była tajemnicza awaria hamulców, a skutkiem całkowity paraliż mężczyzny. Gdy Dariusz W. zrozumiał, że nigdy nie odzyska sprawności, ujawnił prawdę. Był w bardzo ciężkim stanie. Mówił przy pomocy jakiejś maszyny. No i opowiedział wszystko, jak spalił lawetę na zlecenie pana K***a, jak podłożył ładunki wybuchowe pod nasze dwa samochody, też na zlecenie pana K***a. Dariusz W. przyznał się również do oblania kwasem uczennic. Za dokonanie każdego z przestępstw dostawał od Radosława K. pieniądze. Laweciarz przekazał mu także auto, którym Dariusz W. rozbił się na drzewie. Śledczym nie udało się jednak stwierdzić, kto w doszczętnie zniszczonym Oplu uszkodził wcześniej hamulce. Radosław K. trafił do aresztu, a kiedy prokurator bliżej zbadał jego działalność, oskarżył go również o seksualne wykorzystanie kolejnej dziewczyny i kłusownictwo ze znajomym policjantem. Mimo że świadkowie wskazywali też konkretne dowody na korupcyjną współpracę króla lawet z policjantami, tego akurat wątku prokurator nie podjął. W 2001 roku Radosław K. usłyszał wyrok – 8 lat więzienia. Ja myślałem, że się jego kariera skończyła, nie? A to nieprawda. Zresztą w więzieniu znaleźli mu komórkę, z której załatwiał sprawy, nie? Tam jakieś... A***owe sprawy. Tak, tak, oczywiście. Pomocy. Firmowe. Tak, tak. Decyzją sądu król Lawet miał też zapłacić odszkodowania Ewie Bortnowskiej i oszpeconym dziewczynom. Sprawa trafiła do komornika, który zajął majątek firmy. Ale Radosław K. w ostatniej chwili uciekł od odpowiedzialności. Przebywając w areszcie śledczym, przepisał cały swój majątek na żonę, z którą, jak dobrze pamiętam, wziął rozwód wtedy. Udało nam się dotrzeć do dawnego pracownika Radosława K., który potwierdza, że skazany laweciarz świadomie ominął prawo. Specjalnie u swojej żony zadłużył się na alimenty, bo on wie, on zna, on się śmieje z prawa, on wie. Nawet jak mi komornik cokolwiek zabierze, pieniądze i tak wrócą do mnie, bo pierwsze idą alimenty. On na alimenty jest sztucznie zadłużony u swojej żony, nie? Słyszał pan to na własne uszy? No, na własne uszy. Przecież ja o tym zeznawałem przecież przed sądem. Sąd wie. On się z tego śmieje. Chodzi w podartych dresach, w podartej bluzce i... Pieniądze ma, no, robi co chce, nie? No sprawa robi sobie śmiech, hik, nie? Ludzi ma za nikogo, za nic. Król Lawet spędził za kratkami zaledwie 4 z 8 zasądzonych lat. Po wyjściu na wolność wrócił do lawetowego biznesu. Kto kieruje firmą? Tak naprawdę? Tak naprawdę on. Tylko, że to nie jest na niego. On jest tam głównym, tam jest Bogiem. Czyli Agnieszka nie ma nic do powiedzenia. Przyjmuje tylko tam nieraz na telefon wezwania, nie? I to wszystko. To jest cała jej praca. Radosław K. wyjeżdża właśnie luksusowym autem z siedziby swojej firmy. Formalnie od wyjścia z więzienia nie ma grosza przy duszy i jest tylko kierowcą w przedsiębiorstwie należącym do jego żony, Agnieszki K.